Cześć. W dzisiejszym filmie opowiem Ci o mechanizmie masowej edycji. W WordPressie mamy dostępny mechanizm, przy pomocy którego możemy wykonywać operacje na większej ilości obiektów. Mogą być to na przykład wtyczki, wpisy, strony bądź media w bibliotece multimediów. W tym momencie widzisz ekran wpisów. Załóżmy, że chcesz wykonać taką operację, jak na przykład dodanie jakiegoś tagu do. 5-10 wpisów. Zaznaczasz sobie z listy wpisów wpisy, które chcesz zedytować. I tutaj masz takie narzędzia jak masowe działania. Wybierasz edytuj, zastosuj. I pojawia się taki ekran masowej edycji. Nie. Tutaj w pierwszym okienku widzisz wpisy, na których wykonujesz operacje. I tutaj w bardzo prosty sposób do każdego z tych wpisów możesz dodać jakąś kategorię. Powiedzmy, że dodamy sobie A. autora możemy zostawić bez zmian. Możemy również zmienić tutaj autora wszystkich tych wpisów. Możemy zmienić ustawienie komentowania, i również możemy zmienić tutaj status Status wpisu, możemy go opublikować bądź oznaczyć jako szkic w zależności od tego, jakie są nasze potrzeby. Tutaj mamy również ustawienie pingowania i przyklejonych wpisów. I tak jak powiedziałem wcześniej, chcemy dodać masowo jakiś tak do naszych wpisów, więc tutaj w tym okienku możemy sobie dopisać jakiś wybrany tak. Oczywiście, tych tagów może być kilka. Dopisujemy je wtedy po przecinku. I klikamy Zaktualizuj. I jak widzisz, każdy z tych wpisów, które zaznaczyliśmy, dostał dodatkowo kategorię CAD A, i pojawiły się przy nim te tagi. I w taki sposób możesz edytować masowo te wpisy. Można również zaznaczyć wszystkie wpisy, które mamy na liście i wyedytować daną rzecz dla całej listy. We wcześniejszym filmie mówiłem też o opcjach ekranu. Tutaj mamy taką opcję, że możemy sobie też zmienić liczbę elementów wyświetlanych na stronie. Jeśli mamy dużo wpisów, to żeby nie klikać, tutaj w przechodzenie do kolejnych podstron, to możesz sobie ustawić liczbę elementów na stronie, na przykład na 100. I wtedy WordPress wyświetli Ci wszystkie te elementy na jednej podstronie bez potrzeby przechodzenia między podstronami. W stronach jest bardzo podobnie, ten formularz edycji jest zbliżony do tego, co mamy w przypadku wpisów. Również tutaj możemy sobie zmienić autora, rodzica, czyli stronę nadrzędną. Szablon, jaki mamy, jaki obsługuje daną podstronę, komentarze i stan, czyli czy strona jest publiczna, prywatna, czy ewentualnie oczekuje na przegląd lub jest szkicem. I tak samo w ten sposób możemy usunąć jakieś rzeczy. Powiedzmy, że zaznaczę sobie tutaj jakieś trzy strony, wybiorę przenieść do kosza. I w tym momencie, za jednym zamachem, przenieśliśmy do kosza te trzy strony. A tutaj znowu możemy je albo przywrócić, albo usunąć na zawsze bo w tym momencie one są w koszu. Możemy je jeszcze z powrotem przywrócić i będą publiczne albo ewentualnie usunąć na zawsze z naszego WordPressa. W mediach. Mamy również dostępny ten mechanizm. Tutaj mamy tylko usuwanie, usuń na zawsze. Tutaj te działania, jakie mamy w tej liście, są zależne też od tego, co obsługuje nasz motyw bądź jeśli mamy jakieś dodatkowe wtyczki zainstalowane. Na przykład taka wtyczka, którą już pokazywałem, Regenerate Thumbnails. Ja w tym momencie ją włączę. Jeszcze tu sobie zobaczmy. Mamy tylko usuń na zawsze. Przechodzimy do wtyczek. Odnawianie miniaturek, to jest ta wtyczka, włączamy ją. I jak wrócę tutaj, to po zaznaczeniu wybranych zdjęć mogę wykonać odnowienie tych miniaturek tylko na tych wybranych zdjęciach. Jak widzisz, wtyczka dodała tutaj kolejną opcję. Bardzo podobny mechanizm jest w przypadku komentarzy, również możemy. Masowo wykonać operacje typu odrzuć, zatwierdź bądź oznać jako spam. Ewentualnie możemy też przenieść taki komentarz do kosza. We wtyczkach mamy dostępne takie działania jak aktywuj, wyłącz, zaktualizuj bądź usuń. Możemy tutaj wykonać za jednym zamachem, na przykład aktualizację kilku wtyczek. I przy użytkownikach mamy opcję usuwania. Tutaj jeszcze przy użytkownikach mamy taką dodatkową rzecz, że możemy zmienić rolę, zaznaczając tu wybranych użytkowników. W tym filmie to już wszystko. Jest to jedno z podstawowych narzędzi WordPressa, natomiast zauważyłem, że często użytkownicy nie mają świadomości, że mogą coś zrobić szybciej, mogą sobie zoptymalizować ten czas pracy, dlatego chciałem Ci pokazać to narzędzie. Zapraszam Cię do innych moich filmów, znajdziesz tam porady, które będą przydatne przy Twojej stronie.